Twoje słowa tworzą Twoją rzeczywistość, siła wewnętrznego dialogu. Mówienie do siebie to głęboko zakorzeniony nawyk, którego większość z nas nie potrafi się wyzbyć. Jest to tak naturalne, jak jedzenie i picie, nie możemy po prostu zatrzymać tego wewnętrznego szumu. Jednak nad czym możemy zapanować, to charakter i kierunek tych rozmów wewnętrznych. Zaskakujące jest, że wielu z nas pozostaje nieświadomymi tego, jak głęboki wpływ mają te dialogi na kształtowanie okoliczności naszego życia. W swojej istocie nasze rozmowy wewnętrzne stanowią korzenie, z których wyrastają okoliczności naszego istnienia. Jak mówi Ralph Waldo Emerson, myśl jest potęgą, która kształtuje nasze życie, jednak często nie zdajemy sobie sprawy, że nasze myśli są prowadzone wydeptanymi ścieżkami, ustanowionymi w naszych umysłach przez te nieustanne dialogi. Jeśli chcemy zmienić bieg naszego życia i skierować się w pożądanym kierunku, musimy zrzucić ciężar starych rozmów. Proces ten nazywany jest odrzuceniem starego człowieka i odnowieniem się w duchu umysłu. Jak mawiał Wayne Dyer, nasza mowa jest odbiciem lustrzanym naszych myśli. Aby zmienić nasze myśli, Musimy najpierw zmienić naszą mowę, czyli rozmowy mentalne, które prowadzimy sami ze sobą. Świat, w którym żyjemy, jest krainą nieskończonych możliwości transformacji umysłowej. Wszystko, co manifestujemy w naszym życiu, jest ściśle związane z rozmowami prowadzonymi w naszej głowie, często nieświadomie. Lecz jako istoty cywilizowane, musimy stać się świadomi tych rozmów i działać z zamiarem. Warto pamiętać, że duchowość to podróż ku samopoznaniu i odkryciu sensu życia. Każdy z nas ma swoją własną ścieżkę duchową, niezależnie od tego, jak ją nazywa. Celem duchowości jest osiągnięcie spokoju, szczęścia i harmonii w życiu. Próba zmiany świata zewnętrznego bez uprzedniego zajrzenia w głąb siebie i uzdrowienia wewnętrznego dialogu przypomina walkę z naturalnym porządkiem rzeczy. Często poddajemy się negatywnej rozmowie wewnętrznej, a jednocześnie marzymy o kontroli nad życiem, nie zdając sobie sprawy, że to właśnie nasze negatywne myśli są źródłem rozczarowań i nieszczęść. Błądzimy w nieskończonym cyklu, obwiniając za nasze problemy siły zewnętrzne, zamiast dostrzec ich prawdziwe źródło w nas samych, nasze doświadczenia zewnętrzne są odbiciem naszych wewnętrznych dialogów i rozmów mentalnych. To, na czym się skupiamy wewnętrznie, manifestuje się w naszej rzeczywistości, odzwierciedlając nasze myśli i przekonania. Nasze obecne rozmowy mentalne. Jeśli wypełnione są negatywnością, w przyszłości staną nam na drodze jako zmarnowane lub wykrzywione słowa, tak naprawdę liczy się nasze działanie w teraźniejszości, nawet jeśli jego efekty nie są od razu widoczne. Zmiany przywołujemy niegłośnymi głosami, ale intensywną wewnętrzną uwagą, tworząc poprzez uważne słuchanie, wydarzenia i relacje w życiu są odzwierciedleniem naszego świata wewnętrznego. Mówienie do siebie z pozycji spełnionych pragnień jest kluczem do świadomego tworzenia. Nasze dialogi wewnętrzne nieustannie manifestują się wokół nas w wydarzeniach, które spotykamy. Dlatego, aby zobaczyć i usłyszeć pożądaną rzeczywistość na zewnątrz, musimy najpierw ją sobie wyobrazić i usłyszeć wewnątrz, jeśli opanujemy sztukę kontrolowanej mowy wewnętrznej, odkryjemy ekscytację płynącą z pewnego wypowiadania tego, co chcemy zamanifestować, zanim się to stanie, umacniając naszą wiarę w jego realizację. Świadome wykorzystanie wyobraźni pozwala nam transformować i kanalizować potężną energię twórczą naszych wewnętrznych dyskusji z obszarów mentalnego i emocjonalnego do sfery fizycznej. Jaki jest Twój cel? Czy jest spójny z Twoim dialogiem wewnętrznym? Spełnienie Twojego celu wymaga harmonii pomiędzy Twoimi wewnętrznymi rozmowami a pożądanym stanem. Harmonia jest kluczem do osiągnięcia celu, mówił Arystoteles. Twój wewnętrzny dialog musi być zgodny z Twoją pożądaną rzeczywistością. Prawidłowy wewnętrzny dyskurs to taki, który odzwierciedla dyskurs spełnionego ideału. Starożytna mądrość mówi o dwóch darach, które człowiek otrzymał, umyśle i mowie, przyrównując je do nieśmiertelności. Kiedy są używane właściwie, dary te prowadzą nas ku sferom boskim. Nawet poza granice ciała fizycznego słowa mogą tworzyć lub niszczyć. Paulo Coelho Słowo jest dzieckiem umysłu i zawiera esencję wibracji, rezonując w świecie i przyciągając z powrotem do naszego życia to, co jest zgodne z naszymi wewnętrznymi częstotliwościami. Moc Słowa Wewnętrznego Nasze rozmowy wewnętrzne kształtują życie, które tworzymy zarówno w sobie, jak i wokół siebie. Zgodnie z pradawnymi naukami, z połączenia słowa i umysłu rodzi się życie, ty i Twój dialog wewnętrzny jesteście jednością. A transformacja twojego umysłu wymaga transformacji twojego wewnętrznego dialogu, aby osiągnąć swoje aspiracje. Upewnij się, że twoje rozmowy wewnętrzne rezonują z twoją wyobrażoną rzeczywistością. Nasze myśli muszą skupiać się na tym, co dobre i czyste, ponieważ nasza przyszłość jest kształtowana przez słowo boskie, którym jest nasza mowa wewnętrzna. W świetle Azji czytamy, czy widzisz tam pola? Sezam z sezamem, kukurydza z kukurydzą, cisza i ciemność wiedziały. Słowa te ujawniają głęboką prawdę, że przeznaczenie człowieka jest kształtowane przez wierność jego pochodzeniu, tak jak sezam daje sezam, a kukurydza daje kukurydzę, tak nasiona sukcesu muszą zostać zasiane, aby przynieść obfite żniwo osiągnięć. Jeśli pragniemy sukcesu, musimy zasiać w naszych umysłach jego nasiona, musimy przyjąć postawę i żyć tak, jakbyśmy już go posiadali. Klucz tkwi w ideach, które akceptujemy jako prawdę w naszym wnętrzu, a niekoniecznie w zewnętrznych faktach. Fakty zewnętrzne mogą początkowo przeczyć naszym założeniom, ale jeśli będziemy trwać w naszych przekonaniach, ostatecznie dostosują się do naszej rzeczywistości. To nasze założenia kształtują wyniki, a nie odwrotnie. Zmiana naszej mowy wewnętrznej przypomina założenie odzieży nowej osoby, nasze rozmowy wewnętrzne, choć niesłyszane przez innych, mają głęboki wpływ na nasze przyszłe warunki. Aby urzeczywistnić idealne ja, musimy zdefiniować, kim chcemy się stać i wiernie przyjąć uczucie spełnionego pragnienia. Poprzez to pełne wiary założenie, nasze idealne ja znajdzie wyraz w rzeczywistości. Wyobraź sobie siebie jako osobę, którą pragniesz być i nieprzemiennie trzymaj się tej koncepcji. Życie jest poligonem kształtowania obrazów poprzez wyobraźnię, nasze wewnętrzne rozmowy, niczym ziarno zasiane w ziemi, kiełkują i rodzą owoce w naszym życiu. To, na czym skupiamy się w myślach i słowach, przyciąga do nas odpowiednie doświadczenia. Jeśli pielęgnujemy w sobie negatywne myśli i emocje, takie jak strach, złość czy zazdrość, to one będą kształtować naszą rzeczywistość. Z drugiej strony, jeśli skupimy się na miłości, radości i wdzięczności, to te pozytywne uczucia będą przyciągać do nas szczęście i dobrobyt, aby świadomie kreować swoje życie, musimy nauczyć się panować nad naszymi wewnętrznymi rozmowami. To oznacza, że musimy świadomie wybierać myśli i słowa, które wypowiadamy. Zamiast skupiać się na brakach i negatywach, Musimy skupić się na tym, czego pragniemy i co chcemy osiągnąć. Musimy uwierzyć w swoje możliwości i pielęgnować w sobie pozytywne nastawienie. Transformacja naszego wewnętrznego dialogu jest procesem, który wymaga czasu i zaangażowania. Jednak korzyści płynące z tej zmiany są warte wysiłku. Kiedy nauczymy się panować nad naszymi myślami i słowami, będziemy w stanie świadomie kreować swoje życie i osiągać swoje cele. Czas na świadome działanie. Nadszedł czas, abyśmy przyjęli świadomą odpowiedzialność i współtworzyli niebo na ziemi. Musimy posługiwać się wyobraźnią celowo i z miłością, wybierając słowa współgrające z naszymi ideałami. Wyobraźnia to coś więcej niż zabawka czy marzenie, jest bramą do rzeczywistości, staje się drogą do pożądanego stanu, ucieleśniając jego prawdę i tchnąc w nie życie. Wyobraźnia zaprasza nas do pełnego doświadczenia naszych marzeń w teraźniejszości, nieustannie przepływa przez bramy teraz. Gdy wizualizujemy nasze scenariusze przyszłości tak, jakby działy się teraz, możemy napotkać opór. Ten opór jest istotnym znakiem, zwracającym naszą uwagę na potencjalne blokady utrudniające nam dotarcie do pożądanego, ja, przyszłości, wymaga naszej świadomości i skupionej uwagi. Nasze obecne doświadczenia, których możemy nie w pełni rozumieć, są powiązane z nierozpoznanymi siłami naszych wewnętrznych rozmów i stanami umysłu, które one generują. Jeśli napotykamy niepożądane okoliczności. Jest to znak, że konieczna jest zmiana w naszym mentalnym pożywieniu. Tak jak człowiek nie żyje samym chlebem, ale słowem, tak musimy karmić nasze umysły szlachetnymi i kochającymi myślami. Używaj wyobraźni jako uczestnika, a nie tylko widza, przekieruj jej energię z poziomu mentalnego i emocjonalnego na poziom fizyczny. Rozszerzając swoje zmysły. Wyobraź sobie, że widzisz, słyszysz i dotykasz tego, czego intensywnie pragniesz, nasycając swój stan wyimaginowany barwami i wrażeniami rzeczywistości. To aktywne wykorzystanie wyobraźni budzi w nas ducha osiągnięcia i ulgi, dalekiego odbiernego przyjmowania pozorów. Wyobraź sobie siebie w innym miejscu, tak jakby było ono tutaj, łącząc przeszłość z teraźniejszością. Zobacz siebie w tym pożądanym miejscu, ucieleśniającego wersję siebie którą pragniesz się stać, zwróć szczególną uwagę na swoje rozmowy wewnętrzne podczas tego ćwiczenia wyobraźni. Jeśli twój dialog wewnętrzny jest spójny z tym, co powiedziałbyś i zrobiłbyś w tej wyimaginowanej rzeczywistości, pomyślnie połączyłeś przyszłość z teraźniejszością. Jeśli jednak napotkasz opór w swoich wewnętrznych rozmowach, potraktuj to jako zaproszenie do głębszego zagłębienia się w swoje myśli i emocje. Te opory mogą wskazywać na ograniczające przekonania, nierozwiązane lęki lub ukryte wątpliwości, które wymagają uznania i rozwiązania. Spróbuj tego ćwiczenia, a staniesz się świadkiem jego transformującej mocy. Napisz w komentarzu, czy zgadzasz się z tym, że nasz wewnętrzny dialog jest odbiciem naszych myśli, a to z kolei ma wpływ na nasze otoczenie i rzeczywistość. Pamiętam, na początku było mi ciężko przekonać mój umysł do zaakceptowania tego, że nieświadomie przyciągam do mojego życia to, czego nie chciałam. Jednak w miarę jak coraz więcej rzeczy sobie uświadamiałam, zauważyłam pewne powtarzające się sytuacje w moim życiu, co dało mi do myślenia. Zaczęłam zwracać większą uwagę na to, co machinalnie do siebie mówiłam, jak coś mi się nie udawało, albo jakie były moje faktyczne przekonania odnośnie czegoś. Teraz mam już tak, że staram się koncentrować na pozytywach, a jak czasami coś mi nie wyjdzie, szukam przyczyny w sobie i okazuje się, że faktycznie coś tam jeszcze wymagało przepracowania. Napisz o swoich doświadczeniach związanych z dialogiem wewnętrznym. Obejrzyj coś jeszcze. Każdy materiał na tym kanale jest pełen dobrej energii. Jeśli podoba ci się ten film, polub go, podziel się z innymi, w komentarzu napisz swoją refleksję. Jeśli chcesz, możesz postawić mi kawę. W opisie jest link, trzymaj się cieplutko, twoja kolorowa wizja życia.